kontynuujemy temat potęg. I teraz będziemy zajmować się dzieleniem potęg o tych samych podstawach, ale wykładnik jest nienaturalny, tylko całkowity. Całkowity, czyli mogą być liczby z minusem lub z plusem, tak? I tutaj wszędzie macie takie przykłady, gdzie albo będą dwa minusy, albo będzie jeden minus w wykładniku. No zobaczycie, będzie ciekawie. I zaczynamy. Widzimy, że tu mamy dzielenie. I oczywiście w potęgowaniu działa pewien wzór. Więc tak, zacznijmy. O tych samych podstawach, czyli muszą być dwie takie same liczby, które się dzieli, ale mają różne potęgi. I co robimy? Przepisuję sobie tą liczbę, a potęgi odejmuję. Czyli mamy tak, że ta potęga przeskakuje tutaj do tej potęgi, nie? Nasz minus, znaczy nasze dzielenie, możecie sobie wyobrazić, tak jakby zamieniało się na ten minus, który jest tu. A obok piszemy naszą drugą potęgę, tak? I to samo się dzieje, gdy mamy kreskę ułamkową, bo kreska ułamkowa to także znak dzielenia. Czyli odejmujemy tak samo potęgi. Najpierw piszemy potęgę z góry, później z dołu. A między tym minus, bo mamy kreskę ułamkową. Dobra, tyle teorii. Teraz lecimy ze światem potęgowym. No i tak, patrzymy. Pierwszy przykład. Widzicie, tu jest pierwszy przykład. Więc mam piątki, piątki. Piątkę przepisuję. Na górze mam minus 7, na dole 5. Czyli piszę minus 5. Minus, bo jest kreska ułamkowa, która oznacza dzielenie. Czyli to jest 5 do minus 12. Tylko tyle. Nic więcej tu nie robicie. Proszę Was, nie myślcie dodatkowo. Teraz tu mam 5 do minus 7, minus, bo dzielenie. I minus 5, bo kolejna potęga. Czyli jest 5 do minus 7, minus minusem daje plus 5. Czyli mam 5 do minus drugiej, bo minus 7 plus 5 jest minus 2. Podkreślam tutaj, że w tym filmiku nie chodzi o to, żebym Was nauczyła, jak sobie radzić z liczbami całkowitymi. Ja tutaj Wam chcę pokazać, jak możecie sobie radzić z potęgami o wykładniku całkowitym, czyli jak na górze są liczby dodatnie i liczby ujemne. I tak. Czyli 5, teraz mamy do 7, minus, bo dzielimy, do minus 5. Czyli to się równa. 5, 7, minus minusem daje plus 5, czyli mam 5 do 12. Tylko tyle. Tu mam 1 drugą do minus 7, dzielenie, minus i tu mam 2. Czyli 1 druga do minus 9. Kolejny przykład. 13 do 13 podzielone przez 13 do minus 5. Jak widzimy, wszędzie mamy 13 w podstawie, czyli tutaj ta większa liczba to jest podstawa. Na górze mamy 13. Kreska ułamkowa zamienia się nam na minus w potędze. I mamy minus 5. Czyli jest 13. 13 minus minusem daje plus 5, czyli mamy 13 do 18. Kolejny przykład. 13 do minus 13. Kreska ułamkowa zamienia się na 5. Puf. To się równa. 13 do minus 18. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie je pod spodem w komentarzu. Kolejny przykład znów z 13. Na górze mamy minus 13, kreska ułamkowa zamienia nam się na minus i tu mamy minus 5. Czyli jest 13 do minus 13, minus minusem daje plus 5, czyli mam 13 do minus 8. I tu ostatni przykład, 11 jest
do potęgi siódmej, kreska ułamkowa zamienia nam się na minus, minus 7, minus z minusem daje plus, więc mamy 11 do 7 plus 7, czyli 11 do 14. Tylko i wyłącznie tyle. Czyli jak mam, podsumowując, jak mam dwie liczby, które są w jakiejś tam potędze, tu i tu, i one są takie same, i je dzielimy, to wykładniki odejmujemy. Tak? Pytania piszcie.